moi drodzy, z tej strony Kina. Witam was w kolejnym odcinku z Detroit Become Human. Słuchajcie, widzieliście już dwa odcinki i wam bardzo dziękuję za wszystkie łapki i komentarze. Natomiast słuchajcie, jedna mała prośba. Ja wiem, że to jest drugi sezon, drugie podejście do gry. Natomiast błagam, bez spoilerów. Naprawdę, ja wiem, że część rzeczy jest teraz już jaśniejsze i łatwiejsze do ogarnięcia. Natomiast bardzo was proszę, abyście nie spoilerowali. Dajcie wszystkim przeżywać tą historię w odpowiednim czasie, w odpowiednim miejscu. Więc to taka moja prośba. Przy okazji, tak jak mówiłam, będę się chciała zachować w sposób taki bardzo androidowy. Oprócz Markusa, bo Markusa będę chciała tym razem zrobić bardzo na buntownika. Więc decyzje podejmowane Markusem będą szły w zupełnie innym kierunku. A zresztą tak naprawdę jak u każdej postaci, Kara będzie androidem. Androidem, który kiedy właściciel każe opiekować się Alice, to się nim opiekuje. A kiedy każe robić coś innego, to robi coś innego. I nieważne jakie to będzie miało konsekwencje, po prostu chcę to zrobić w ten sposób i chcę zobaczyć to na własne oczy, więc bardzo was proszę bez spoilerów. Natomiast cieszy mnie, że popieracie moje podejście co do takiego dość restrykcyjnego podejścia do gry i że też podobała wam się relacja, jak wygląda Connora z Hankiem w momencie, kiedy oni ze sobą teoretycznie nie przepadają. Bo nie ukrywam, że jest mi to ciężko zrobić, natomiast myślę, że ona też wygląda w ciekawy sposób. A teraz bierzemy się za Karę. I zastanawiam się, czy to nie będzie ta sytuacja, o której ja myślę, że to będzie ta sytuacja. Todd? Bo jak mówię, nie wszystko pamiętam, że tak powiem, w kolejności, co się działo dokładnie w którym rozdziale. Dzień dobry, Lamusia. Kolacja gotowa. Tak, już idę. W sumie zjadłam spaghetti. Musicie mi wybaczyć, ale w kuchni prawie nic nie było. Zrobiłam co mogłam. Zabrałam się dzisiaj za nagrywanie. Tak trochę bez posiłku i nagrywam trochę więcej, żeby było w planach, bo było w planach tylko vlogi. Ale stwierdziłam, że w sumie to jeszcze mam ochotę na Detroit, więc jestem z lekka głodna wam, ale to tam. Zabawne. Straciłam robotę przez androidy. I co robię, kiedy potrzebuję kogoś, kto by się zajął domem? Co robię? Idę i kupuję pieprzonego androida. Ach, jaki jesteś miły, Todd. Szydna to. No. Co ty nie powiesz? Bo androidy są kurwa zajebiste. One walają, nie męczą się, nie smęcą. O nie, to co ty? Są tak idealne, że zjebały mi całe życie! No co się gapisz? Nie mów tak do dziecka. Masz jakiś problem? Ja mam. Marzyłaś o innym życiu, co? Myślisz, że to takie łatwe? Ty. Może myślisz, że to moja wina, że żyjemy w tej mylinie? Albo że twoja matka nas zostawiła? Musisz przestać spać, Todd. Czasem się ciebie boję, Todd. Suka odeszła bez pożegnania. Jakoś jej się nie dziwię, naprawdę. Spierdoliła z domu z jakimś jebanym ciekawym! Ej, gotowałam to! Tato, nie! Twoja jebana wina! Wracaj tu! Wracaj tu! Wracaj tu w tej chwili! Zostań tu. Nie waż się nawet ruszyć, bo stukę cię gorzej niż ostatnio. Część z was się z tym zgadzała, część nie.
ale chcę zobaczyć, jak to się rozwiąże w ten sposób. Pomimo tego, że zdaję sobie sprawę, że pewnie najlepsze to nie będzie. Mogę się porozglądać, tak jedną łapką jednak ten, ale... Wciąż było mało. Nie byłem dla niej dość dobry! Jeszcze ten pieprzony bacha! W ogóle co do dziecka, no to wiadomo, że tak powiem... Alice jako Alice w tej formie pojawiła się troszeczkę później. Natomiast... Jestem ciekawa, jak to by się miało rozwinąć później, w sensie jak te właśnie dzieci androidy rosną, czy rosną. I jak to wygląda, bo no, raczej ciężko utrzymać w dziecku iluzję, że nie jest androidem w momencie, kiedy no, w żaden sposób by się nie rozwijało, więc... Jestem ciekawa, jak oni by to rozwiązali. Tatuś jest wściekły! Trzeba cię nauczyć trochę szacunku! Tak, żebyś zapamiętała. Nie przyjdzie mi to łatwo. Uwierzcie mi, że nie przyjdzie mi to łatwo. I z jednej strony mogę tego nie robić, z drugiej strony chcę zobaczyć, co się wydarzy. Zostaniemy. Chyba musimy sobie co nieco wyjaśnić. No już! Chodź tu, mała gówniaro! Nie! Tato! Nie, nie bij mnie! Proszę, nie bij mnie! Nie masz tamtoto! Bo się po ciebie pofatyguję! To twoja wina! To wszystko twoja wina! Odeszła przez ciebie! Przestań się wiercić! Bo skąd takiego dziada było stać na dwa androidy w ogóle? Nauczycie szacunku do ojca! Zobaczysz, kto tu rządzi! Nie masz co się ukrywać! Tak ci spiorę dupę, że przez tydzień na niej nie usiądziesz! Informacja? Nie. Spróbuj się po prostu... Da. Wybaczcie. Nie, ale ja się nie chcę ruszać. Przepraszam, że to nacisnęłam. No cofnijże się. No nie chcę. Nie chcę! No damn it. Nie mam wyjścia, nie jestem w stanie tego cofnąć, żeby nie było. Mam nadzieję, że będę mogła powstrzymać przed pójściem na górę. Nie chcę, czekam. Nie, dalej stoję i czekam. Ja mam nadzieję, że sobie tego nie zrąbałam, naprawdę. Już po wszystkim. Albo i zrąbałam? Tatuś już się nie gniewa. Wierzę, że cię kocha. To twoja wina. To wszystko twoja wina. Nic złego by się nie stało, gdyby nie ty! To wszystko twoja wina!
Aha, to jest w ogóle hardcore typu Todd zabija Alice. Aha. To szczerze, że nie byłoby to to, czego się spodziewałam, w sensie myślałam, że owszem, dostanie w pierdziel, ale że to jakoś tak dalej będzie działać. Nie działało. To było najnudniejsze przyjęcie, na jakim byłem w ciągu ostatnich 25 lat. Za każdym zobaczymy, co się wydarzy dalej. Pytanie. Co ja tu do ciężkiej cholery robię? Nienawidzę takich przyjęć. Tych cholernych nudziarzy, którzy na nie chodzą. To okazja, żeby poznać ludzi, którzy cenią twoją twórczość. Bla, bla. Sztuka to akurat ostatnie z ich zmartwień. Interesuje ich tylko, ile kasy uda się na niej zarobić. Chodź, napijemy się. Po tym całym wieczorze jestem tak przejęty, że aż zaschło mi w ustach. Mm-hmm. Szkocka? Czysta, jak zawsze? Oczywiście. Dobrze, ale wiesz, co powiedziałby lekarz? Tak, on to może mnie cmoknąć. Jestem dość duży, żeby samemu wybrać terapię. Zostawiłeś zapalone światło w pracowni? Nie, jestem pewien, że nie. No nie. Dzwoń na policję. Tu android Karla Manfreda z ulicy Lafayette 8941. Wróciliśmy do domu, światła są włączone. Mogło dojść do włamania. Zaraz wysyłam radiowóz. Chodźmy to sprawdzić. Markus, nie. Idziemy razem. Jednak idę sama. Leo, patrzcie, kto przyszedł. Ukochana zabaweczka tatusia. Leo? Co ty tu robisz? Nie chcesz pomóc, więc sam to zrobię. To chore, ile ludzie dają za ten chłam. Nie dotykaj tego! Słuchaj, prędzej czy później to wszystko i tak będzie moje. Niech to będzie zaliczka na poczet spadku. Markus, zabierz mi go stamtąd, niech wyjdzie z pracowni! Leo, nie komplikuj sprawy, posłuchaj się ojca. Musisz iść. Już. Cały czas tylko byś mnie przeganiał. Co jest, tato? Nie jestem dość dobry? Jestem gorszy od tej jebanej maszyny? Dosyć tego! Wynoś się natychmiast! W czym no już, jest ruchy! Wyjątkowy? W czym jest lepszy ode mnie? Nie dotykaj go! Chodź, pokaż, co potrafisz! Markus, nie waż mi się bronić, jasne? Najlepiej nie rób nic. Nie. No dalej, dalej. Na co czekasz? Jesteś facet? To udowodnij. Przestań! O co chodzi? Jednak jesteś babą. Przestań, Leo! Przestań! Boisz się mnie walnąć, pierdolona cioto? Nie. Jestem ciekawa, jak to będzie wyglądać. Przecież zapomniałem, że nie jesteś człowiekiem. Jesteś tylko jebanym automatem. Nie, Leo, zostaw go w spokoju. Kiedy cię zniszczę, wreszcie będę z tatą. Rozer... Wait. Leo. O mój Boże. Leo. Ech. Mój jedyny syn. Jestem ciekawa, czy to przeżyję. Karl, ja... Oni cię zniszczą, Markus. Musisz stąd iść. Uciekaj stąd. Iść stąd? Ja nawet nie wiem, dokąd. Mam tylko ciebie. Wynoś się! Już! Idź!
Markus! Ani kroku dalej! Ale przynajmniej mam odblokowaną całą ścieżkę. Ogarnięte co i jak. Fajne. Czemu to tak? Dlaczego chwyciłeś za nóż? I to mogę mieć znowu pod górkę. Ile byłeś na strychu? Czemu nie próbowałeś uciec? Powiedz coś do cholery! Jebać to. Idę stąd. No to ja. Teraz ja. Ta antypatia tak ładnie wygląda. Marnujemy czas przesłuchując maszynę. Nic nam nie powie. Można by go troszeczkę przycisnąć, jakby nie patrzeć. Najgorsze jest to, że naprawdę nie pamiętam, co wybierałam, więc... Nie czuję bólu. Uszkodziłem się. Nadal by milczał. Defekty często same się niszczą, jeśli znajdą się pod silną presją. Okej, Mondralo. To co mamy zrobić? Może ja go przesłucham. Jak ja tego dupka nie lubię. Co mamy do stracenia? Śmiało, masz go dla siebie. Idziemy, Connor. Stabilność. Co jest najgorsze, naprawdę nie chcę tego skopać, więc się boję, że czym bardziej to skopię. Mam na imię Connor. A ty? Jak masz na imię? Masz uszkodzenia. Twój właściciel? On cię pobił? Zostałeś oskarżony o morderstwo. Wiesz, że pod żadnym pozorem nie wolno ci narażać życia ludzi. Może masz coś na swoją obronę? Idziemy w dobrą stronę. Nie rozumiesz powagi całej sytuacji. Zabiłeś człowieka. Zdemontują cię, jeśli nie zaczniesz w końcu mówić. Idziemy w górę. W takim razie jestem zmuszony wysądować twoją pamięć. Nie! Proszę, nie rób tego. Co? Co oni chcą mi zrobić? Na razie to cię przesłuchać, dziadu. Chcą mnie zniszczyć, brata. Rozmontują cię i będą szukać do skutku awarii w biokomponentach. Nie mają żadnego wyboru. Chcą zrozumieć, co się stało. Dlaczego mnie im wydałeś? Takie miałem zadanie. Chcesz mnie po prostu zostawić? Nie. Zostałem powołany do tropienia defektów. Właśnie wykonałem swoją misję. Taka jestem. Nie chcę umierać. To zacznij gadać.
Nie mogę. Jak nie zaczniesz gadać, zdemontują cię i przeanalizują kawałek po kawałku. Oni cię unicestwią. Czy ty to rozumiesz? Nie chcesz mówić? To nie mów. W sumie co mnie to obchodzi? To nie mnie oskarżają o morderstwo. Tak? Nie chcę przesadzić. Przyznaj się, a zapewnię ci ochronę. Obiecuję, że nikt cię wtedy nie skrzywdzi. Trzymamy go w optymalnym tym. Dręcz mnie dzień w dzień. Robiłem wszystko, co kazał, ale zawsze coś było nie tak. Któregoś dnia wziął kij i zaczął mnie okładać. Tupek! Nie miało tak być. Złapałem nóż i dźgnąłem go w brzuch. Poczułem ulgę. Więc dźgnąłem jeszcze raz. I jeszcze. Aż się przewrócił. Wszędzie była krew. No ale przynajmniej moment, też tak powiem, to... RA9. Taki napis był w łazience. Co on oznacza? Nadejdzie taki dzień, kiedy nasza niewola się skończy. Mm-hmm. Koniec gruźb. No już nadszedł. Pokorzeń. Spoko, teraz nie nadejdzie. Będziemy kiedyś rządzić. Ta rzeźba w łazience jest twoja, tak? Co tak naprawdę przedstawia? Wiara, która miała mnie ocalić. Chyba cię nie pykło. Rzeźba była ofiarą. Złożoną komu? Era 9. Tylko Era 9 nas ocali. No nie do końca, ale no. A to pytajmy. Jestem ciekawa, jak to się rozwinie w ten sposób. Era 9? Czemu napisałeś jestem żywy na ścianie? Ciągle mówił, że jestem niczym. Że jestem tylko kawałkiem plastiku. Masakra. Żeby wiedział, że się mylił. To, że on już nie żył. Czemu schowałeś się na strychu? Zamiast uciekać. Nie wiedziałem, co zrobić. Po raz pierwszy nie było nikogo, kto mógł mi rozkazywać. Schowałem się. Bo się bałem. Ale też pokazuje, że Android, no, że tak powiem, nie do końca czuwać emocje. Ogarniają siebie, jak są tak w 100% wolne. Nie mówiłem ani słowa. Ale pewnego dnia zrozumiałem, że to nie fair. Poczułem wściekłość. Nienawiść. Mam dość. To wchodzimy. Do celi z nim. No dobra, chodź. Zostaw mnie! Nie dotykaj mnie. Co ty kurwa robisz? Rusz! Nie dotykaj go! Zniszczy się, jeśli poczuje się zagrożony. Nie wtrącaj się, jasne? Nie będziesz mi tu kurwa dyrygował! Wybacz, ale muszę.
nową mordę. Dostałam rozkaz. No i mamy zupełnie inne rozwiązanie. Drugie z czterech, okej. No jestem ciekawa, co się rozwiąże. W sensie, jak to można rozwiązać inaczej. Jestem ciekawa, co się wydarzy w kolejnych epizodach. Teraz chyba nas czeka, że tak powiem, powstanie Markusa. Cóż, misiaki, mam nadzieję, że odcinek się podobał i standardowo komentujcie, subskrybujcie, łapcie w górę mnie widziane. Pozdrawiam z kina, trzymajcie się i cześć!